jesteś? Jak się o tym podaję, tak. Albo łatwo. O kurwa, swoim lenistwem to kurwa to być nawet pode Andrzej, to cię pierdolne. I tak by było. No a co nie tak? No pode Andrzej, to cię walne. No. Podej, no to jeszcze lepiej kurwa. O i to jest właśnie kurwa rodzinka.pl kurwa. Na szkolnej 17. Rodzinka.pl? Tylko.pl. Tylko.pl. Ty, weź mi kurwa już. Co? Weź tą kurasę. Bo co? Bo tyś mnie wkurwę z tą kurasą. Wiecie kurwa mnie. Daj wódki lepiej. Daj to. O właśnie, za pobicie mnie stawiasz flachę. Kurwa chuj. No i dobra. Pasuje? Nie. Nie? No to 200. Łaski nie robisz kurwa. Za pobicie, że nie zgłosiłem na... Ty, nie sięgaj do kieszeni tam, gdzie nie trzeba. Ale nie sięgam, ręka leży. No ręka leży, oczywiście, tylko tam, gdzie nie trzeba. Właśnie nie puszczymy. Nie. No, ale zupy by było. No, puszczymy. No. No to dawaj kurwa tego. Ja tego nie będę jadł. A ty myślisz, że kiedyś kurwa nie gotowali? Gotowali. No czemu nie, bo to zdrowa. Witamina C zawiera. No. Witamina C. A ty jadłeś? Ja nie jadłem, ale u ciebie przyjadę. Ale nie jadłeś. Nie, ale u ciebie przyjadę któregoś dnia ze śmietanką, spróbuję pokrzywy. No. Bardzo proszę, zdrowie. Jak się czujesz się? Dobrze. Leki bierzesz? Biorę. Bierze leki. Kurwa od 3 dni kurwa żadnej tabletki nie wziąłeś. Może z drugiej strony. A ty widzisz? Tak, widzę. Może widzisz? Widzę. Ty widzisz siebie. Widzę, bo zawsze jak bierzesz. To widzą. Słucham pana, o co pan chcesz? O to chodzi, że jak bierzesz tabletki, zawsze najpierw jesz kanapkę. A ostatnio nawet nie było słychać, żebyś otwierał opakowanie od tabletek. Od tabletek? Krzysiek, to nie chodzi o to, że nie bierzesz, tylko chodzi o twoje zdrowie. Chłopie, cię kurwa... Nie, ja tylko ty, rysuję. Ty, do tej kieszeni to ty nie sięgaj. Kratki rysuję, sorry. Kratki no to sorry. To nie chodzi o to, że ktoś tobie źle życzy. Ja jeśli, nie mówię, że źle. Jeśli nie będziesz brał tabletek, to byś miał przejebane i cię tak. Naprawdę zamknął do depresji. Ty drzwi masz zawieść. Panie Krzysztofie, ja dla pana zrobię wszystko. Gdzie mam je zawieść te drzwi? Do kastoramy. I w jakim celu? Zwrot. A jak będą pytali, co jest powodem zwrotu? Kolor. I że nie wchodzą i tak dalej. Że powiemy ogólnie, że są za duże i za małe. No, czyli tak może za tego. Duże i za małe i dlatego zwracamy. No. A kolor? Co? Kolor też nie pasuje. Nie, kolor pasuje. Ale oficjalnie musimy powiedzieć, że nie pasuje. No i kolor nie pasuje, i drzwi nie pasują. Grubość drzwi. I tego. A uciąć drzwi, rozebrać te drzwi, no to ja nie jestem dlatego, że nie pan. Nie jestem, żeby zmarnować drzwi. No właśnie. Ktoś może by chciał tak wychodzić drzwi, a ja zmarnę. Dobra, teraz druga rzecz. Jaka? Krzysztof, co z tą kabiną, która została zdemontowana? Jaka? No ta tu miała być, a... A to nie wiem, co tam się dzieje, ale w każdym razie idzie wszystko do przodu. Jest kabina, pasuje cię? Może ją wystawić, że to jest kabina z rodowodem, czyli ona jest od ciebie i ewentualnie może któryś z widzów zechce kupić z autografem. Podpis Krzysztof Kononowicz i tego, to będzie dużo bardziej warta. No. A jak podpiszę się jeszcze ja, Andrzej Gremek, to jeszcze wzrośnie. Tak, wzrośnie. Do góry. Czyli ile kosztowała kabina? A nie, tam rachunek mam. Z 1800. Czyli zaczynamy od 3000? No. Licytacje, kto da więcej? Licytacje, kto da więcej? Za kabinę. A
ewentualnie możemy dołączyć do kabiny Krzysztofa. Nie, Andrzeja Gremka. Gadaj. Gadaj. Halo. A kto gada? Jacek od Arona. A, Jacek. Od Arona. No, od, a. Aron. Tu Andrzej. Bo ale Andrzej Gangrenek. No, Andrzej Gangrenek. co robisz? Powiedz, że mamy pieniądze. A, bo tego, bo mam ci kasy do oddania. Dużo. Jutro może nie być, powiedz. A. Pójdziemy w tango. Przyjedzie? Aha. Przyjedzie? No nie, no dobra, no to jak chcesz. Czekaj, bo ten mi przeszkadza stołb. Gruby. O, chud... cienki się znalazł, kurwa. Tak, no w przeciwieństwie do ciebie to jestem cienki, kurwa. No. No i dobra. To co, to dzisiaj nie tego nie zejesz, jutro, tak? A. Okej, okay, to ja ci odkładam kasę na bok i tego przyjdziesz, to ci odkładam. Może daj dla pana Krzysztofa na przechowanie. No dla Krzysztofa to lepiej nie będę. Dla Krzysia to lepiej nie będę dawał, bo. A ja bym właśnie zaryzykował i bym dał. Dostanie złotówkę. Co? Tam. Nie, bo mi do kieszeni lezie tam. Ja nie lezę. A co ty nosisz w kieszeni? Co? Co nosisz w kieszeni, Andrzej? Nie, no w porządku. Wysłałem ci zdjęcie tej kabiny. Tego. No jest w miarę okej. No na razie nie mogę tego używać, bo tam jeszcze trzeba zafugować, zasylkonować i tego. I tak, duprel, nie? Ale to jutro to ma zrobić i tego. I coś tam, coś tam. Dobra, no. Dobra, okej, okay. No nie ma sprawy. Dobra, okej. Okay. Nie, bo dzisiaj Krzysiek był, kasę przybył z tego, to mam tobie do oddania. Nie, chcę być, wiesz, chcę być tego, rozliczony, żeby tak wiesz. 50-50, Andrzej, 50-50. No. Panie Andrzejku, no. Pan nie słyszy? No, trzymajcie. Panie profesorze. Daj mi, jak chcę porozmawiać. Masz tego, się rozłączył, jak usłyszał, że chcesz porozmawiać. Nie. Niemożliwe. Myś połącz. Co? To nie mój telefon. Co, działa tak? Tak? Słabo. No, to normalne. O, panie. No halo, kiedy mnie pieniądze przywieziesz? O, pieniądze, kurwa. A dzisiaj nie mógłby porzucić, bo mnie nie potrzebne? Wiesz. Kurwa, nie chcę mi się... I dużo, żeby przywiózł. Powiedz, żeby przywiózł tak, dużo. Tak. Ty tak rano przywieźć, jak się nie będę, wiesz? A ty prawie ksiądz. Słucham? Ksiądz proboszcz. A ty prawie ksiądz. A ty pop. A ty pop. Tak. A ty baci, a ty baciszka. Baciszka, a pop to samo. Halo. No mam, no. Mam baciuszka. No. Baciuszka. Tak. Popa. Tak. Co baby skrobie. 16-latki. Tak, 16-latki. No. Dobra. Nie. Samolotem latam. Samolot boli. Tabletek nie brał, to już samolotem latam. Samolotem latam. No. No. Trzy tabletki wziąć, to dobra, wylądujesz. Trzy tabletki wziąć, to wylądujesz. A. Na ziemi. To dobra, będą tabletki, to zobaczę. No, będą, no. No i zobaczę, no, aby tylko huku nie było, bo jak to... Wszystko, no jak huknie, to huknie. Rozpierdolisz, to a będzie... Co to, o, dopiero będzie kurwa. A co to mnie obchodzi, że ja huknę? No, na swojej posesji. O to chodzi. Jakby nie było. No, nie, na szkolnej ja, oczywiście. Przepraszam, tu jest, a gdzie, pod szkolną mam jest tyle atrakcji, że naprawdę, to Luna Park to jest mało śmieszny temat.
tu trzeba przyjechać, zobaczyć, co się dzieje. No właśnie. O, dopiero to przyjeżdżajcie, będzie... kupa a ten śmietu. Otworzy bramkę nawet i będzie wpuszczać was. A pewnie. A może, za opłatą. Panie Krzysztofie, a może tutaj latem dla turystów zrobić pole namiotowe? Co? Na podwórku pole namiotowe. No, a może na pole namiotowym kibelki postawić jeszcze, co? To i to je. No. Ale za odpłatnością. Nie, ja proponuję tu wstawić kibelki i kto będzie chciał iść strać, to będzie się zobaczyć. Wiesz? Ja jestem... Za jesteś? Za jesteś? Nie, przeciw. Nie, powiedz. Za jesteś? Przeciw. Tu ustawiamy pole u siebie w domu. Dobrze, dziękuję za radę. Co ja bym bez pana zrobił, panie Krzysztofie? No pan udzielił mi cennej rady. Bez takich rad. No właśnie. No właśnie, Gremek. Gangrenek. Co? Gangrenek. Gangrenek. No właśnie, gangrenek. Na nie mówiłeś. Nie, ja nie powiedziałem. Ja powiedziałem Gremek. Nie, ale wcześniej mówiłeś na mnie gangrenek. Nie. A pokaż rękę. To? Nie, już nie gangrenek. Nie, już dobrze jest. Dobrze jest, tylko... No... Gangrenek. Odsiuwam to, no, jakby nie było, no. Gangrenek. Gangrenek, ty. Ty gangrenek. Ty gangrenek, aha. A ty ospa wieczna. A ty gangrenek. A ty ospa wieczna i to naprawdę wieczna. Gangrenek ty. Bo ciebie się pozbyć nie można. No będzie gangrenkę też pozbyć się nie można. Ta, no. No ta, no właśnie ta gangrenka. No. Wio. Na konie nie mówi się, no, tylko wio. A gdzie ty konia widzisz? I siedzi na ławce.